Siemano, witamy na kanale Kof Garage. Dzisiaj przetestujemy dla Was niewidzialną wycieraczkę. Zapraszamy! Podczas zakupów w jednym z marketów wpadliśmy na pomysł, że zaczniemy dla Was nową serię. No i pierwszy film z tej serii to będzie właśnie test niewidzialnej wycieraczki. Będziemy po prostu sprawdzać takie marketowe produkty do samochodów, które nie są za drogie, są w dobrej cenie. No i będziemy sprawdzać po prostu, ile są tak naprawdę warte. Jeśli chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Zaczynamy od mycia szyby. Ja mam tu jakiś odbrany do szyb, ale w sumie to nieistotne, bo aby był alkohol, to dobrze ją umyję po prostu. No i najpierw umyjemy, a później będziemy testować nasz specyfik. Tak, za królika doświadczalnego posłuży nam oczywiście przepiękna Fiesta. Jak mówi instrukcja, aby uzyskać efekt niewidzialnej wycieraczki, należy po umyciu zewnętrznej powierzchni szyb spryskać je ponownie pianką aktywną, równomiernie ją rozprowadzić, a potem pozostawić na 2 minuty i wypolerować. Także szyba już nam się czyści i zaraz będziemy na połowę szyby nakładać po prostu ten specyfik. Zrobimy to zgodnie z instrukcją, tak żeby nie było, że coś tutaj kombinujemy. No i na koniec sprawdzimy za pomocą wiadra wody, czy w ogóle to działa. Przedzielimy teraz szybę na pół, tak żebyście dokładnie zobaczyli, którą powierzchnię robimy, a którą nie. Ta taśma się w ogóle nie klei. Git. I po prostu tak, na tej powierzchni będziemy pryskać tym specyfikiem, a na tym nie. I to nam pozwoli po prostu ocenić efekt, czy to w ogóle działa. Dobra, więc tak jak było w instrukcji, najpierw trzeba teoretycznie szybę umyć tym specyfikiem już. Także my to zrobimy jeszcze raz na tą połowę, po prostu jeszcze raz ją umyję, tylko że specyfikiem. No i później trzeba to popryskać drugi raz i pozostawić na 2 minuty. Także zaczynajmy. Jak widać, to jest taka dosyć gęsta pianka. Także nie żałujemy, bo jest tego dużo. Ogólnie sam specyfik kosztował 12,99 w jednym z marketów budowlanych. I ładnie pachnie. Więc cena jest, myślę, dosyć niska, bo jak dobrze pamiętam, to tam jest 750 ml. No, także mamy prawie litr czegoś takiego za 13 zł. Dobra, mamy pierwszy krok za nami, teraz drugi, czyli po prostu pryskamy szybę jeszcze raz. No i tym razem po przetarciu szmatką, ale tak nie do czysta, zostawiamy to na 2 minuty. Tak, no tutaj mamy już rozsmarowany ten specyfik na powierzchni szyby, więc teraz poczekamy 2 minutki i będziemy czyścić to do gołego szkła. 2 minutki minęły, także ściągamy, może nie, może takim jednym ruchem spróbujemy, w jednym kierunku, nie wiem, czy to coś da, ale sprawdzimy. No w każdym razie podejrzewam, że to po prostu musi trochę jakby zostać, albo zostawić osad na szybie, tak, i w ten sposób to pewnie działa. Więc korzystając ze szmatki z mikrofibry, która chyba nadaje się do tego idealnie, spróbujemy to po prostu tak zrobić, żeby właśnie to... Myślę, że możesz zostawić, aż żeby przeschło, sobie, bo jeszcze są takie smugi. Ale widać. To chyba zaraz odparuje. I żeby odparowało sobie sam. No to my co, pójdziemy po jakąś butelkę z wodą i zaraz sprawdzimy, co nam to dało. No to przyszedł czas, żeby zobaczyć, czy to działa. No i może na początku takim lekkim psiknięciem. Zobaczymy, czy coś działa. No nie wiem, specjalnej różnicy nie widać. No to nic nie. Na tej została woda w ogóle. Tam trochę poschodziła, widzę z brzegu. Tutaj z brzegu nie widać.
No nieźle. 12 zł. 13. To 13. Chyba tak. No stoi, zaczęło schodzić tam, tak? No weź polej jeszcze tą tak całkiem. Nie wiem, czy jest jakaś różnica, szczerze mówiąc. No ciekawe, czy w czasie jazdy by to jakoś inaczej wyglądało. Jeszcze jeden test, mianowicie przejedziemy się i sprawdzimy, czy w czasie jazdy ta woda z szyby jakoś spływa. Dobra, to Antek teraz leje wodą po szybie. No i jedziemy się trochę rozpędzić, 90 na godzinę, zobaczymy, czy się będzie coś działo, czy nie. Jak jedziemy, trochę mało było widać tej szyby, no ale ogólnie wrażenia to na początku było podobnie, wręcz tak samo, że po prostu smugi szły wzdłuż szyby i nie było nic widać, także musiałem się gdzieś tam schylać, żeby coś zobaczyć, jak jadę, ale później po czasie, gdy już jechaliśmy w drugą stronę, to szyba ta teoretycznie, która nie powinna tych kropel ocierać. Czyli strona pasażera, po której ja siedziałem. Tak, tam już się zrobiły kropelki, już było coś widać, a u mnie dalej były smugi i była gorsza widoczność. Także niestety, ale ten produkt nie spełnił naszych oczekiwań. Nie sprawdziło to się. Może w deszczu byłoby inaczej, chociaż podejrzewam, że nie. Dlatego z mojej strony ocena 1 na 5, bo nie zadziałało tak, jak miało. Z mojej strony ocena 2 na 5, ze względu na to, iż dobrze myje szybę. Bardzo fajny środek, jest cały dużo smug i jest naprawdę spoko. Także szybę myślę, że tak jakbym to miał sobie w domu, to bym używał do mycia szyb po prostu, bo spoko je myję, ale tak do deszczu to raczej no nie sprawdziło się to samo. To już koniec naszego testu. Dajcie znać w komentarzach, jakie inne produkty chcielibyście, żebyśmy dla Was przetestowali. No a my postaramy się spełnić Waszą prośbę i sprawdzimy to w KOW Garage. Subskrybujcie, lajkujcie, a my się żegnamy. Trzymajcie się. Siema! Siema.